Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o zrównoważonym łańcuchu dostaw. W studiu witam Andrzeja Mocha, szefa działu przyjęcia ziemniaka Farm Frites. Dzień dobry. Dzień dobry. Farm Frites to firma rodzinna z długoletnią tradycją. Na polskim rynku działacie Państwo kilkadziesiąt lat. Kiedy zaczęliście Państwo wdrażać zrównoważone rozwiązania w produkcji? Tak, prawda, zgadza się. Farm Frites działa już ponad 25 lat na polskim rynku i tak naprawdę zrównoważoną produkcję czy zrównoważony rozwój zaczęliśmy wdrażać w zasadzie od samego początku. Tak naprawdę dzięki głównie takiej firmie, która się nazywa McDonald, która jest naszym największym klientem. McDonald na rynku jest pionierem i liderem wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju czy zrównoważonego rolnictwa i wymaga tego od swoich klientów, a my jako klient uczymy się od nich i staramy się spełnić ich wymagania. Także na początku nawet wdrażaliśmy zrównoważone rolnictwo czy zrównoważony rozwój, nie wiedząc jak to się nazywa, bo dopiero gdzieś od kilkunastu może lat tak naprawdę jest wprowadzana nazwa sustainability, czyli to zrównoważenie, ale działamy już od samego początku równoważąc się. Z czym to się dla Państwa wiązało, bo rozumiem, że to było wyzwanie, prawda? Jest to wyzwanie, ponieważ trzeba rozpatrywać to w całym łańcuchu dostaw, czyli patrząc z naszego punktu widzenia, mówimy zarówno o surowcu, jak i o samej fabryce, czyli działania są na dwóch polach. Jakie odmiany ziemniaków są uprawiane w Polsce i jak one są dostosowywane do warunków? W naszym przypadku dzielimy odmiany na dwa segmenty. Pierwszy segment to są odmiany przeznaczone na produkcję McDonalda. I są to odmiany, które są wyznaczone i zaakceptowane przez firmę McDonald. Jest to odmiana Innovator, odmiana Ludmilla, Ivory Russet i Alverstone Russet. Drugi segment to są pozostałe odmiany do produktów innych niż McDonald. Są to takie odmiany jak Fontane, Zorba oraz inne odmiany skrobiowe dla produkcji płatków. Jakie walory odmian ziemniaków liczą się dla Państwa najbardziej? Tak naprawdę podstawowym parametrem jest długość, ponieważ frytki, które jemy w McDonaldzie są długie, a frytka jest zrobiona z ziemniaka, więc potrzebna jest ta długość już na polu. Kolejnym parametrem jest sucha masa, czyli ilość wody w ziemniaku. Jest też ona ściśle określona i musi spełnić ten parametr. Także kolor się liczy, ilość cukrów redukujących. To są takie parametry procesowe i produkcyjne, dzięki którym powstają ładne, żółte frytki. Czy pracujecie Państwo nad wdrożeniem nowych odmian ziemniaków? Tak, mamy do tego stworzony cały system testowania odmian, który jest podzielony na kilka etapów. Pierwszym etapem jest rozmowa z hodowlami, które nam przedstawiają nowe odmiany lub rody, które jeszcze nawet nie są odmianami. Testujemy je na poletkach doświadczalnych. Jest to zazwyczaj około 100 bul posadzonych na poletkach w różnych częściach kraju, a tak naprawdę w pozostałych lokalizacjach Farm Frites, czyli w Holandii, w Belgii i w Egipcie również. Drugim etapem jest posadzenie poletek kilkuhektarowych, gdzie robimy już testy w fabryce. Oczywiście w całym procesie wegetacji te odmiany testowe i poletka testowe są sprawdzane przez naszych pracowników, gdzie określamy parametry i agrotechniczne, i agronomiczne oraz przydatność procesową dla fabryki. Jesteście Państwo członkami Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego. Czy pracujecie Państwo z dostawcami nad wdrożeniem zrównoważonej produkcji? Tak, oczywiście współpracujemy z rolnikami. Sama idea stworzenia stowarzyszenia, którego jesteśmy współautorem, polegała na tym, że zrozumieliśmy w pewnym momencie, że aby wdrożyć systemy zrównoważonej produkcji na polu, czyli u rolnika, potrzebujemy połączyć naszą wiedzę wraz z wiedzą i działaniami firm z całego łańcucha dostaw z branży spożywczej, z firmami, które zajmują się finansowaniem, czyli na przykład bankiem BNP Paribas, oraz innymi firmami z tego łańcucha. Dzięki temu, tak naprawdę przez stowarzyszenie, możemy wspólnie rozmawiać z rolnikami, tłumaczyć im z każdej strony, o co chodzi tak naprawdę w zrównoważonym rozwoju, w zrównoważonej produkcji rolnej. Czyli wszystko musi działać od pola do stołu. Tak jest. Jak Państwo zmniejszacie wpływ środowiskowy i klimatyczny? Tak naprawdę Zielony Ład obliguje nas do tego, żebyśmy robili coś w tym kierunku. I to zarówno po stronie tej agro, czyli stronie surowcowej i naszych rolników,
i tutaj chcemy mieć 100% dostaw certyfikowanych zasad zrównoważonego rolnictwa na podstawie certyfikatu FSA. I po stronie fabrycznej, czyli po tej stronie procesowej, chcemy do 2025 roku zarówno fabryka, jak i nasza własna farma mieć 100% energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Także do 2025 roku chcemy obniżyć zużycie wody o 30%. Bardzo ambitne cele. Tak, bardzo ambitne, ale wymaga tego nasza planeta tak naprawdę. Proszę powiedzieć, czy przeprowadzaliście Państwo badania, jak reagują konsumenci na produkty z certyfikatem? Badania przeprowadziło Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP wraz z firmą trzecią i wynik badań tak naprawdę pokazał, że ponad 70% ludzi, respondentów jest w stanie zapłacić, po pierwsze wie, co to jest rolnictwo zrównoważone, a po drugie jest w stanie zapłacić 20% więcej za produkty zrównoważone. Czyli jest do tego możliwość, żeby takie produkty sprzedawać nawet po wyższych cenach, jeżeli będzie taka potrzeba. Widzimy także, że tak naprawdę patrząc od pola do stołu, to po tej części od pola, bo my wymagamy zrównoważonego surowca, od nas nasz klient wymaga zrównoważonych frytek, czyli zrozumienie po tej części jest. Brakuje troszeczkę tego, żeby klient ostateczny, czyli my konsumenci, mieliśmy wybór w sklepie i wiedzieli, gdzie znaleźć produkty zrównoważone. Czyli musimy teraz bardzo mocno skupić się na brandingu, który udostępni zrównoważone produkty na półkach sklepowych. Oraz na edukacji. Tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do widzenia. Dziękuję.